tyle, w szczególności księdza biskupa Andrzeja Przybylskiego, który też wiele lat czuwał tutaj w seminarium nad formacją kleryków, a także współorganizował koncert Polet, który odbywa się zawsze na początku roku. Moi drodzy, śpiewanie Polet to element naszej i kościelnej, i narodowej tradycji. Jest to, można powiedzieć, takie spojrzenie w niebo i podziękowanie Bogu za to, że dał nam swojego Syna, że ten Syn stał się jednym z nas. I życzę Wam wszystkim, szczególnie też tym, których będziemy słuchać, też i dyrygentowi, księdzu Markowi, któremu zawdzięczamy ten koncert, aby ten czas był czasem wielbienia Pana Boga, był czasem radości z tego, że Jego Syn stał się jednym z nas, stał się człowiekiem. Tradycyjne kolędy, ale też i pastorałki w opracowaniach najlepszych polskich muzyków XIX i XX wieku. Tych, które pokazują najlepiej kunszt i piękno pastorałek i kolęd, które przecież śpiewamy w kościołach i w domach. A tutaj w wersji artystycznej bardziej.